budynek dawnej spedycji kolejowej. Miejsce nieprzypadkowe, nietypowe. Spotykamy się tutaj z zespołem Czarne Kwiaty. A to dlatego, że właśnie tutaj całkiem niedawno powstały zdjęcia do najnowszego teledysku grupy, który mam nadzieję, że niedługo rozsławi Tczew, co najmniej tak jak Grzegorz Ciechowski, którego lokomotywy mamy tutaj przed sobą. Teledysk polski western. Skąd pomysł w ogóle na taką tematykę? Tam. Koledzy. Właściwie to oni powinni mówić, bo pomysł się wziął od nich. Nie tyle na teledysk, ile na piosenkę. Jakiś rok temu chłopaki na próbie mówili, że chcieliby jakąś piosenkę o tym wszystkim, co jest u nas niedobre, co się ludziom i nam nie podoba. I ja to usłyszałem i gdzieś tam zapadło w pamięć. I kiedyś mojemu siostrzeńcowi Kamilowi Prabuckiemu napisałem 3 takie wersy, wymyśliłem sobie. I to był taka myśl przewodnia do tekstu. Kamil to pozbierał, rozszerzył i napisał z tego tekst do piosenki. Dodał jeszcze 3 brzydkie wyrazy, żeby każdy zwrócił uwagę, o czym ta piosenka jest. 4. Czwarty jest taki półbrzydki. Znaczy taki. Wyrazy, no, te niecenzurowane nie są po to, żeby po prostu, nie wiem, podkreślić, jakby to powiedzieć dokładnie. Nie jest to po to, żeby zwrócić uwagę na sam utwór. Tylko są to słowa, które podkreślają wagę tego utworu, bo nie jest to... To są takie wasze odczucia? Tak zwane ozdobniki. Bardzo ładne. Czyli trochę to jest tak, że widzicie tą polską rzeczywistość i takie słowa się cisną na usta? No, tak. No. Jak się patrzy na to, co się dzieje dookoła, no to czasem się nie da przeklnąć. No, nie da się nie przeklnąć właściwie. No, to jest, nie wiem, jak mnie takie rzeczy otaczają na co dzień, które są w tej piosence zawarte, a się stykam z tym praktycznie codziennie i tak naprawdę każdy z nas, no to takie rzeczy... Takie słowa też mi się czasem cisną na usta, jak widzę telewizję, oglądam wiadomości, któreś już z kolei, jak widzę tych polityków, którzy tak bełkoczą, że to się po prostu w głowie nie mieści, no to niestety, no, taka jest rzeczywistość, to nas otacza, tak naprawdę, no, nic nie skłamaliśmy w tej chwili. Patrzę przez okna pociągu na ten kraj płaczącej wierzby, oszołomów, dziwolągów i zaplutych mord nietrzeźwych. Poza siłek w mopsie susie stoją, byle w gardło nalać, a ty to żywotnio musisz na nierobów zalać. Na daty premiery wybraliście dzień nieprzypadkowy, 4 czerwca, rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. No, jesteście w większości, przynajmniej tutaj sporej, ludźmi bardzo młodymi, dla których ten 89 rok to jest tak naprawdę taka mglista data, szczerze mówiąc. Jak oceniacie to, co się dzieje po tym 89 roku? Czy macie porównanie tak naprawdę, żeby móc o tym mówić? To znaczy, my oczywiście nie pamiętamy tych czasów, czasów komunizmu, socjalizmu w sumie, bo nie wiem, czy można powiedzieć, że w Polsce był komunizm. Zbigniew oczywiście te czasy pamięta, bo jest on nas troszeczkę starszy. No Zbigniew nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie walczył o tą Polskę. Był co prawda młodym chłopakiem. My w tym czasie z chłopakami biegaliśmy z obdartymi kolanami po podwórku, czyli te czasy są dla nas jakby odległe. No nie można powiedzieć, że w ciągu tych 20 paru lat nic się w Polsce nie zmieniło, bo Polska naprawdę się rozwija, ale no, denerwują nas pewne rzeczy. To jest kraj, w którym naprawdę fajnie się mieszka. My ogólnie kochamy Polskę. Utwór jest dla nas jakby taką przesłanką patriotyczną wręcz, tylko że nie podoba nam się, że tyle spraw jest ciężkich w tym kraju i no cholernie trudno się tutaj żyje, no nie, brakuje nam tego spokoju. No, a jak kolega właśnie, jak porównać te dwie rzeczywistości, czy to była taka, czy rzeczywistość, w której teraz żyjemy, to jest taka rzeczywistość, o którą wtedy walczyliście? W pewnym stopniu na pewno, można powiedzieć, że w dużym stopniu. Ja w zasadzie o tej piosence pomyślałem dlatego, że chłopaki chcieli, bo ja już się trochę nawalczyłem, jak Jacek powiedział. Strajki 80, 81, jakaś tam podziemie, 89 i tak dalej, takie rzeczy. Także ja już trochę teraz chcę spokojnie, stabilnie pożyć jeszcze te parę lat i pomieszkać, ale to nie zmienia faktu, że ja to samo widzę, co oni. Na przykład taki, tak jak Robert wspomniał o tych politykach, czy coś tam, to co się widzi, słyszy, ten bełkot, to się nie mieści w głowie, to jest fakt.
jakieś, nie znam się na gospodarce ani na polityce i nie chcę się znać, mnie to nic nie obchodzi. Ja jako zwykły szary obywatel mogę powiedzieć, co myślę. Na przykład przedsiębiorcy czy coś tam na pewno mają rację, jak mówią, że się im kłody pod nogi wali, że z jednej strony chce się likwidować szare strefy i tak dalej, a z drugiej strony nie robi się nic, żeby umożliwić tym tak pracodawcom zwiększenie miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Czy to ma być nawiązanie do tego słynnego plakatu z 89 roku? Znaczy cała sprawa z Westernem to jest... Quentin Tarantino nam zaproponował nagranie piosenki o Westernie. Nie, tak naprawdę byliśmy na kinie, akurat jednego dnia się zgadaliśmy, byliśmy w kinie na Django. No i nie powiem, że nie zrobiło na mnie wrażenia klimaty takie westernowe, które zawsze jakoś tam bardzo lubiłem. No i tak co, na następną próbę przyszliśmy zaraz, ktoś tam wymyślił jakiś riff westernowy i tak naprawdę najpierw powstała taka muzyka, a potem sobie właśnie dopasowaliśmy ten tekst, który no idealnie pasował, a jeszcze taka jakby sceneria tego westernu, jak mi się w głowie już tam kreowała, no to bardzo mi się to podobało. I zresztą, czy tu nie ma takiego dzikiego zachodu trochę? Ale raczej wschodu bardziej Europy? Trochę jest. Tu w kolejce do lekarza czeka ludzi tłum tysięczny. Czekać rok się często zdarza, jeśli roku pół bądź wdzięczny. Wszędzie grabież i nepotyzm, w rządzie, sejmie i urzędach. O pomocy dla biedoty żaden nie pamięta. Muzycy, jako artyści uważacie, że możecie coś zmienić poprzez swoją twórczość? Znaczy, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby stworzyć jakąś dyskusję. No i to się po części udało. Tak. Po waszym koncercie, przypomnijmy, podczas Dnia Komunalnika, gdzie te wulgaryzmy popłynęły ze sceny, no pojawiły się takie głosy. Zdziwiły was one? Nie zdziwiły nas te głosy. W sumie bardzo, bardzo długo zastanawialiśmy się nad tym, czy ten utwór zagrać, czy nie. Mieliśmy nawet wersję okrojoną. Miało być bez brzydkich wyrazów, ale się nie udało. Po prostu no, ktoś tutaj zadecydował, że ten utwór musi mieć taki wydźwięk. Ja rozumiem, że nie chodziło o to, żeby kogokolwiek obrażać. Nie. My ogólnie uważamy, że jeśli ktoś się obrazi, słuchając tej piosenki... Tylko ten, co ma coś na sumieniu. Tak, to tylko ten, co ma na sumieniu, bo my nie powiedzieliśmy tam nic złego tak naprawdę. Bo czy to, że trzeba czekać kilka miesięcy do lekarza, czy to jest jakaś bujda? No, każdy z nas co jakiś czas chodzi do lekarza i wie, jak to wygląda. Do pierwszego poseł musi wziąć to. Czerwca piosenka pojawiła się w oficjalnym obiegu. Recenzje przynajmniej u nas w internecie były pochlebne, co się rzadko niestety zdarza. Gdzie będzie można was w najbliższym czasie usłyszeć, zobaczyć? Usłyszeć, zobaczyć, gdzie będzie można nas. Planujemy parę koncertów, ale jeszcze jakichś szczegółów takich odnośnie dat i miejsc nie mamy. Jak będziemy mieli, to na pewno poinformujemy bardzo hucznie. Na razie nie mamy takich bliższych planów. Pracujemy z nowym basistą. Radek z nami teraz gra na basie, którego tak naprawdę przygotowujemy do ogarnięcia całego materiału i zrobienia nowych kawałków. Czyli rozumiem, że będzie cała płyta, tak? Będzie. Chwilowo będziemy prezentować piosenki z naszej najnowszej epki. Będą 4 utwory. We wtorek, tak? Pojawimy się w Radiu Gdańsk w audycji Jarka Janiszewskiego. 23. Tak, no chwilowo z koncertami stanęliśmy, mamy zamiar ruszyć od końca czerwca. Ze względu na to, co właśnie Robert przed chwilą powiedział, zmieniliśmy basistę. Artur Formela, którego gorąco pozdrawiamy, niestety musiał z zespołu odejść. Gra z nami obecnie Radosław Machalski, nasz stary, dobry kumpel. Ale musimy na pewno wspomnieć o chłopakach, którzy pomogli nam w nakręceniu teledysku, bo to jest rzecz bardzo ważna. Kamil Prabucki, tekst i indiaństwo. Tak, który grał Indianina w teledysku. Dwóch Krzysztofów Kaliszewskich, bo to jest dziwna historia, też zbieg okoliczności. Nie wiedzieliśmy o tym, że to są kuzyni, no, tak samo się nazywają, czyli kowboj w naszym teledysku i operator kamery.
No i przede wszystkim Maciek Matysiak, nasz długoletni przyjaciel, który pomógł nam, nagrał gitarę basową na naszą epkę, no bo mieliśmy taki chwilowy okres bez basisty. No i myślę, że od lipca już tak z kopyta, jak to się mówi, ruszymy i zaczniemy grać koncerty. No i przygotowujemy już materiał na całą płytę. No, ale mamy jeszcze zaległy materiał Ciechowskiego. Nie? Tak, tak. To jeszcze ten cały program zeszłoroczny, 10 piosenek do starych tekstów Grzegorza Ciechowskiego i Jacka Klińskiego, no i na pewno będziemy chcieli też to zarejestrować. No nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Wam, żeby ta promocja medialna się udała, żebyście na dobre zaistnieli na rynku muzycznym, no i na mapie Tczewa przede wszystkim, żeby Tczew też się z czarnymi kwiatami kojarzył. No czego Wam jeszcze życzyć na koniec? Sukcesów. Tak bardzo nieskromnie. Ja uważam, że powinniśmy również życzyć sobie, ale nie tylko sobie, ale wszystkim tutaj ludziom w naszym kraju, żeby piosenka trafiła do tych osób, do których ma trafić. Żeby w życiu, w tym bałaganie, delikatnie mówiąc. Życzymy zatem Wam i sobie, aby no, ta polska rzeczywistość dzięki między innymi takim utworom jak Was, no, w końcu przestała być taka pogmatwana, nienormalna, żeby w końcu było normalnie. Oczywiście zapraszamy do śledzenia i naszej strony, i materiałów filmowych, gdzie na bieżąco oczywiście będziemy informować o tym, co słychać nowego u zespołu Czarne Kwiaty. Czy możemy jeszcze kogoś pozdrowić? A, proszę bardzo. Musimy pozdrowić naszego wokalistę Michała Sornowskiego, który niestety nie mógł przyjść dzisiaj na wywiad. Kompaniuje dzieciom w przedszkolu na gitarze. Tak. Na gitarze. To bardzo fajnie. Cel szczytny, także wybaczamy, pozdrawiamy wokalistę. Gitara rozmiaru jedna, druga normalnego instrumentu. Tam śpiewa fajnie akurat. Akurat tam? Tam śpiewa fajnie. Bo u nas śpiewa bardzo fajnie. Chyba, że tak, dobra. Pozdrawiam zatem wokalistę, pozdrawiamy naszych widzów. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Dziękujemy.